Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo, bardzo ciężkie spotkanie i na pewno tutaj nikt Śląskiego Związku nie lekceważył. Wiemy, że potrafią grać w piłkę, że tutaj region bazuje na dobrym szkoleniu i ta piłka amatorska stoi tutaj na wysokim poziomie, więc spodziewaliśmy się ciężkiego terenu. Uważam, że bardzo dobre spotkanie w wykonaniu jednej i drugiej reprezentacji. Na pewno zawodnicy i Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i zawodnicy Śląskiego Związku Piłki Nożnej na pewno weszli w mecz z dużym zaangażowaniem i z pewną jakością w grze. Na pewno ta jakość zdecydowała o zwycięstwie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Może nie jakość, a indywidualność, które zostały wprowadzone przez trenera. Nie ograniczałbym się do pochwał tylko zmienników, ponieważ pierwsza jedenastka naprawdę zostawiła bardzo dużo zdrowia. Oni gdzieś tam może więcej walki wręcz było w pierwszych minutach spotkania, ale to też potrafiło zmęczyć przeciwnika. Zmiany, no tak jak pan mówi, były kapitalne, bo tak naprawdę każda była wstrzelona i dała nam dużo jakości ofensywnej przede wszystkim. Strzeliliśmy bramkę z kontrataku, z dobrego kontrataku i ta bramka tak naprawdę takie nadzieje w nas wzbudziła, że możemy w końcu ten Dolnośląski Związek pokonać, bo dwa lata temu pamiętam, że też walczyliśmy z nimi do ostatnich minut tak naprawdę o awans. Szkoda potem straconej bramki, bo tak naprawdę ona pozwoliła gościom się podbudować i pozwolić im na żeby mogli strzelić drugą bramkę i no szkoda tak naprawdę, bo walczyliśmy do końca, mecz ogólnie był bardzo wyrównany, uważam, i dla widowiska na pewno dobry. Na pewno był stres, bo dużo czasu nam nie zostało, też bramka wpadła tak naprawdę po naszym rzucie rożnym, poszli z kontry i strzelili, no ale najważniejsze, że udało nam się doprowadzić do remisu i pójść za ciosem i ostatecznie zwyciężyć i awansować do kolejnej rundy. Na pewno boisko nie było dzisiaj wybitne, ale jakoś można powiedzieć, że trochę celowałem, trochę pomogła murawa i najważniejsze jest, że jest bramka, jest świat. Mam nadzieję, że wygramy makroregionalny turniej, a później już, że na poziomie wyższym też damy radę. Cała drużyna, jak i sztab zawsze mierzymy jak najwyżej, także idziemy tylko po najwyższe cele i po prostu celem jest wygranie wszystkiego, co tylko jest.